Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i to będzie kolejny odcinek z gry Bloons Tower Defense 6. Prosicie mnie w komentarzach już naprawdę od dłuższego czasu, abym w końcu nagrał odcinek z tej gry. Nie mówię, że jest to powrót do tej serii, a zresztą powiem jeszcze jakby w trakcie trwania tego odcinka właśnie, czy jest to powrót, czy nie jest to powrót, czy jest to jednorazowy odcinek. Przechodzimy sobie do gierki. Ja was jeszcze tylko zapraszam na G2, gdzie z kodem OJC macie 3% zwrotu na różne fajne gierki. Link oczywiście znajdziecie w opisie. No i co? Lecimy sobie, rozpocznijmy sobie jakąś mapkę, których wiem, że naprawdę sporo podochodziło podczas mojej nieobecności w tej grze. Jest również koop, ale temu wszystkiemu przyjrzymy się już za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już w samej grze. Mamy tutaj od razu New. I tak, wiem, że jest nowa postać, zresztą jest podobno bardzo mocna. Bo nawet chciałem nagrać, jak ta postać wyszła, to chciałem nagrać dla was odcinek o niej, ale niestety nie mam tyle pieniędzy, żeby ją kupić. Więc chyba celem na dzisiejszy film będzie w ogóle też jest nowy skin do Benjamina. Taki oto DJ Benjamin. Też jakby przymierzałem się do tego odcinka z Bloons Tower Defense 6 już od... Już troszeczkę się do niego przymierzałem. O proszę, tu też jest jakiś nowy skin. Ej, ale ten jest epicki. O tym akurat nie wiedziałem, przyznaję się szczerze. A tutaj? Okej. To jest chyba najnowszy. To jest chyba najnowszy skin, ale może się mylę. Kogo ja bym sobie chciał wziąć? Pamiętam, że podobał mi się Benjamin, więc weźmiemy sobie Benjamina. Będę grał na jakiejś mapce dla noobów, ponieważ dawno nie grałem, więc też no nie chciałbym po prostu się zbłaźnić, bo przyznam, że sporo zapomniałem. Weźmiemy sobie Winter Park, tak żeby było w klimacie właśnie takim zimowym. No i cóż, moi drodzy, rozpocznijmy pierwszą grę od naprawdę długiego czasu. Pierwszą grę na kanale, bo jeśli chodzi o mnie, to ja sobie gdzieś poza nagrywaniem trochę grałem w Bloons Tower Defense. Głównie właśnie dlatego, żeby jakby... Powiem tak, miałem już w planach, aby nagrać odcinek z tej gry już jakiś czas temu, ale chciałem właśnie... Jakby miałem kilka takich epizodów. Najpierw jak wyszedł ten skin do Benjamina, DJ Benjamin, no to właśnie wtedy stwierdziłem, że kurczę, nagram sobie odcinek z Bloons Tower Defense 6, ale chyba nie miałem pieniędzy na tego skina, a pieniędzy nie miałem dlatego, że... że bardzo dużo wyścigów grałem swego czasu i na nie wydawałem po prostu wszystkie dolarki, więc no dlatego niestety nie miałem pieniążków na tego skina. O, widzę w ogóle, że muszę się trochę przesunąć. No dobrze, no to się przesuńmy. Oczywiście skrzypiący statyw musi być. Może nie wiem, postawimy ją tu? Nie wiem, czy to ma sens. Może zagrajmy ją tutaj? A może w ogóle postawmy bohatera? Tak też zrobimy. Postawimy sobie bohatera. On chyba obojętnie gdzie stoi, z tego co pamiętam. Muszę sobie też trochę przypomnieć. Okej, tutaj dostajemy dodatkowy gold co rundę. Okej, tutaj jeszcze więcej. W sensie zamiast 100 golda to 150, więc to jest spoko. Tutaj mamy... Aha, dobra. Okej, dobra, pamiętam, to było to, że wzmacniało te pobliskie małpki na 4 sekundy, a potem nie mogły przez 4 przez 2 sekundy atakować. No i w każdym razie, jakby miałem w planach już, żeby powrócić do, żeby nagrać ten odcinek, może nie tyle powrotowy, no właśnie, bo powiem wam szczerze, nie wiem, czy to jest odcinek, w którym wracam do tej serii, bo uważam, że w Bloons Tower Defense 6 spoko jest sobie od czasu do czasu popykać, ale nie wiem, czy chciałbym tak na pełen etat, że tak to wracać do tej serii. Głównie dlatego, że teraz prowadzę też sporo serii, na których mi zależy. Będziemy kończyli Bendiego. W ogóle Bendy miał być właśnie dzisiaj o 10, a jest ten odcinek. A to dlatego, że Bendiego po prostu wiem, że spędziłbym dużo więcej czasu go nagrywając. A nie mogę sobie dzisiaj na to pozwolić. Także Bendy będzie prawdopodobnie jutro. Nagrywam też Clash Royale. Dlatego, no chociaż w sumie jak tak się teraz zastanawiam, to wcale nie wiem, czy tych serii jest tak dużo. Ale wydaje mi się, że chętniej niż do Bloons Tower Defense 6, dużo chętniej wróciłbym sobie do Bloons Tower Defense Battles. Tak mi się wydaje, że tam wróciłbym sobie dużo chętniej. Także czekam tutaj na wasze opinie, bo no cóż, no może jakiś kolejny odcineczek z Bloons Tower Defense Battles? Kto wie, no. Czekam na wasze opinie, piszcie w komentarzach. Wiem, że no pisaliście mi sporo. Okej, to on wzmacniał banki, więc to też jest dla mnie ważna informacja, więc od razu sobie, wiecie, od razu sobie będę stawiał oczywiście. Postawimy sobie też farmera, cyk, elegancko. No i będziemy się starali ulepszyć na bank właśnie tę oto małpeczkę. Dobra, wydaje mi się, że mógłbym i nawet chętnie to zrobię. Polećmy sobie w taki sposób, postawimy tutaj, bo chyba będę chciał zrobić kusznika, a wiecie, jak będę chciał zrobić kusznika,
to on będzie miał taki zasięg, że i tak cały ten okrąg będzie sięgał. Chociaż tutaj, tak wiecie, fajnie by było postawić tak shootera, no to jest idealne miejsce na tego typu konstrukcję. Dobra, tak też zrobimy. Tak też zrobimy, postawimy tak shootera i chyba teraz będziemy sobie zbierali na bank. Chociaż będę miał drobny problem z kamuflażem, to jeszcze nie w tej rundzie, ale dobra, zbuduję, bo potem zapomnę i będzie przypał. I będzie przypał. Kurczę, właśnie teraz jak sobie to gram, to tak sobie teraz myślę, że mam sporą ochotę, żeby wrócić, ale właśnie do Bloons Tower Defense Battles. Ale tak jak mówię, tutaj czekam na wasze komentarze. Wiem też, że sporo osób pisało mi, żebym wrócił do tej gry, ale wiem też, że to jest trochę taka... To sporo tych komentarzy to taka nostalgiczne komentarze, mam wrażenie. Czyli takie, wiecie, że no... Komentarzy jest dużo, a wcale tych osób, które chcą, żebym wrócił do tej gry, aż tak dużo nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jakby to jest takie wrażenie, bo po prostu te osoby, którym zależy na powrocie tej serii, bardzo mocno się udzielają, ale nie jest ich aż tak dużo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może się mylę. Zobaczę. Jestem bardzo ciekaw, jak się ten odcinek przyjmie, tak szczerze. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak się ten odcineczek przyjmie. Pamiętam, że opłacało się tu iść w Increased Production, więc zaraz sobie pójdziemy, od razu sobie pójdziemy, co się będę bawił. I co ja bym chciał, w jaki upgrade? To może niekoniecznie, ja bym poszedł w Ring of Fire i może, żebym strzelał, nie wiem czy to coś zmienia, chyba na Ring of Fire, jak to dam, to nic nie zmieni. Więc może zróbmy jednak, może weźmy większy zasięg, chociaż to absolutnie nie ma sensu, to jednak wydaje mi się, że przy pierścieniu ognia to niewiele zmienia, bo to powoduje, że wiecie, strzelam większą ilością tych igieł. A jakby ja nie mam potrzeby strzelać większą ilością igieł. Tak szczerze, no bo jak będę miał, wiecie, będę miał zapalający tutaj pierścień, to powinno być easy. Tak się teraz zastanawiam, może postawiłbym sobie jakiś domek, co? Tak sobie teraz myślę, że może w ogóle inżynier też się pojawił, nowa małpka. Także też mógłbym ją grać, chociażby też dlatego, żeby wbić trochę poziomu jakiejś nowej małpce. Dobra, czekajcie, od razu sobie na spacji kontynuujemy dalej. Ulepszmy kusznika. Weźmy jednak to ulepszenie zamiast pod speed attack. Pamiętam, że to jest też całkiem spoko opcja, że nie tylko jakby opłaca się tak... Jak można by pomyśleć, to nie tylko opłaca się pod speed attack tego kusznika. Dobra, bo to mnie trochę porobi. Takie mam wrażenie, że trochę tutaj życia stracę na tym kamo. Więc może wypadałoby zbudować coś na kamuflaż. Albo maga, który ten kamuflaż zdejmuje. Pamiętam, że on był bardzo tani stosunkowo. Więc tak też zrobimy. Po prostu zamiast budować rzeczy na kamuflaż, ja zbuduję maga, który ten kamuflaż będzie zdejmował. Pójdziemy też u niego w ognisko oczywiście. Wiesz, to też to było mocne, ale jednak Wall of Fire jest lepszym rozwiązaniem. Na razie zrobię Wall of Fire, bo wiem, że tu kamo do 40 rundy jakoś zbyt dużo nie będzie, więc też bez sensu, żebym budował, wiecie. Żebym tak bez sensu budował na kamo, jak tego kamo tak dużo nie będzie. Mamy sporo pieniędzy w banku, więc też jest spoko sprawa. Także sobie z tego również nie omieszkam skorzystać. Od razu zbuduję sobie... O, proszę bardzo. Zbudujmy sobie kolejną farmę. No tak... Łatwa mapka, ale nowa mapka. Nie mam na niej skończonego poziomu hard, więc też spoko sprawa. Dlatego też jakby stwierdziłem, że zagramy sobie właśnie te oto plansze. Wiem, że te trudne mapki tutaj no, są naprawdę trudne. Co by tu nie mówić, są naprawdę trudne. Zastanawiam się właśnie, czy pamiętam, że jakby przed momentem, kiedy przestałem nagrywać Bloons Tower Defense 6, miałem taką ambicję, żeby robić jakieś poradniki do tych najtrudniejszych mapek, żeby uczyć się je grać, ale to jest naprawdę dużo roboty, to jest naprawdę dużo roboty, to jest wielokrotne powtarzanie tych samych rund. Dobra, bo zaraz się moje gadanie skończy tak, że fiknę, więc, a tego byśmy nie chcieli, więc zróbmy tak, jestem bardzo ciekaw, jak ten pierścień ognia sobie poradzi. No i zróbmy tak. Czy ja sobie czymś takim poradzę na sterowiec? Nie wiem. Jestem ciekaw, zobaczymy. Wydaje mi się, że powinienem dać radę. Okej. Okay. A no tak, bo on rzucał tego skilla. Trojana. Mhm. Który od razu niższy sterowiec. Pamiętam, że to był plus i minus jednocześnie, bo to działało tak, że chyba nie dostajecie tyle golda, ile byście mogli dostać za cały sterowiec. W sensie, on infekuje sterowiec, niszczycie sterowiec od razu, on się nie rozsypuje na baloniki, ale przez to nie otrzymujecie golda za te baloniki, które normalnie byście, no wiecie, które normalnie byście, tego golda, który normalnie byście otrzymali.
po ich zniszczeniu. Ale może akurat w tym wypadku aktualnie to wyszło mi na dobre. Bo nie wiem, czy bym sobie poradził. Weźmy nekromantę już powoli, twórzmy baloniki też przeciwko. Może byśmy poszli sobie w piąty tier, mogłoby być całkiem ciekawe. To mogłoby być całkiem ciekawe, pamiętam, że on był dosyć mocny. Ten nekromanta, zresztą tak jak widać, robimy naprawdę fajną robotę, ten rush tutaj. Ten rush naprawdę fajnie działa. Mamy niedługo też Beniamina na kolejny poziom, no lecimy sobie. Stabilnie my sobie polecimy z kolejnym bankiem. Chociaż pamiętam, że nie opłaca się od pewnego momentu. W sensie nie wiadomo ile tych banków wstawiać. Więc może też tutaj powinienem trochę przystopować. Weźmy sobie Destroyera. Oczywiście najlepszy Destroyer to jest E3-2. Zapamiętajcie to. Tylko nie widzi kamo. No ale tutaj mam i tak maga, który ten kamuflaż będzie zdejmował. Więc to nie będzie nic złego. Powiem wam, że lubię tę serię z Bloons Tower Defense 6, bardzo też lubiłem, bo ona jest dla mnie taka, że mogę się nagadać, a ja uwielbiam gadać. Nie wiem, czy, no chyba słychać już, 12 minut ja ciągle nawijam bez przerwy, ja po prostu, no nie wiem, ja mogę gadać w nieskończoność, mam wrażenie przy tej serii, nie? Przy tej serii jakby, bo czasami jak nagrałem, nie, na przykład Clash Royale, to mam problem, żeby odejść od tematu gry stricte. To już też mój któryś raz z kolei. Mam problem, żeby odejść stricte od tematu gry, ponieważ no, ja jestem taką osobą, takim typem osoby, że komentuję po prostu to, co się dzieje na ekranie i ciężko mi od tego, powiedzmy, w jakiś sposób odbiec. Weźmy sobie go. O proszę, widzicie, on teraz produkuje sterowce, więc już w ogóle fajna zabawa. Także mam wrażenie, że przeciwnicy w tym momencie no nie mają zbyt dużych szans, więc bardzo dobrze. Mamy piąty tier, to też jest spoko opcja. Chociaż w sumie jak tak sobie myślę, to mogłem zbudować farmę, ale tym razem wiecie, tym razem tę farmę taką w górną ścieżkę ulepszoną. Okej, no tutaj to raczej nie mam co liczyć na piąty tier. Inferno, chociaż w sumie ile te banki są? Po 5000, no to mało. To mało w sumie. Niedługo 60, w ogóle trzecia runda. Też trzeba mieć się na uwadze. Nie mam pojęcia, jak on sobie poradzi na taką rundę, ale to zobaczymy. W sumie jestem ciekaw. Zobaczymy, zaoszczędzę trochę golda, żeby najwyżej, wiecie, żeby najwyżej móc kupić jakieś ulepszenia, jak zajdzie taka potrzeba, ale widzę, że póki co to leci bez żadnego problemu, także no. No ale też nie ma co się dziwić, tak? Mapka na poziomie easy. Znaczy, ja zawsze miałem problem, pamiętam, bo to jest mapka na poziomie easy, ale poziom trudności hard to nie jest nic, co może nas jakkolwiek zaskoczyć, mam takie wrażenie. Jeszcze to jest mapka bardzo długa, taka bardzo for fun. Bardzo for fun mapeczka, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Mamy już 58 rundę. Zostało nam tych rund 20 do końca. 21. W ogóle słuchajcie, mam takie zakwasy, bo właśnie wróciłem z siłowni i tak mnie niemiłosiernie bolą ręce. Mam problem, żeby je w ogóle podnieść. Także no cóż. Okej, z tego co się orientuję, nekromanta, żeby kogoś, żeby coś jakby wskrzesić, to najpierw kogoś musi zabić. Dobra, czekajcie. Okej, nie wiem czy to by dało radę, więc sobie oczywiście tu wrócimy starym dobrym trikiem. Ktoś powie, że no trochę nobie, ale no wiecie, dawno w to nie grałem, więc proszę mnie tu zrozumieć. Nie wiem, zbuduję ten Inferno Ring z czystej ciekawości, powiem wam. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie przebiegało, jak ja tu będę miał Inferno Ringa. Aha, przeskoczyłem tę rundę. Okej, czyli jednak dałem radę, bo przeskoczyło mi tamtą rundę, to oznacza, że sobie poradziłem. Okej, było więcej wiary w siebie. Było bardziej wierzyć w siebie, widzicie. No nie, już nie będę budował żadnych farm. Może ja bym się pobawił tym inżynierem, jestem bardzo ciekaw, co on ma za ulepszenia. Już trochę nim grałem, tak jak mówię, że poza nagrywaniem ja sobie czasami wchodzę do tej gierki, zobaczyć co się zmieniło. Tylko no mówię, też nie gram tak jakoś bardzo intensywnie, wiecie, wchodzę na jedną, dwie, trzy gierki. Pamiętam, że ostatnio przegrałem na jakiejś mapce na właśnie na hardzie, no bo wiecie, chwila nieuwagi i łatwo przegrać, ale mam też sporo w ogóle darmowych jednostek do wykorzystania, do postawienia, te totemy, to wszystko, także myślę, że tragedii tutaj nie będzie. Fajnie to wygląda, dwa piąte tiery obok siebie.
Aha, mogę też rzucić to ulepszenie. Spowoduje, że więcej golda będę zarabiał za balony, więc spoko sprawa. No generalnie w ogóle nie widać przeciwników. Tak to jest, jak leci dużo balonów, a ja używam nekromanty, no który po prostu wiecie. To jest jak w Diablo 3 nekromanta. Nie wiem, czy graliście, ale on też, on potrzebuje no mieć co wskrzeszać, ale jak ma, no to tworzy taką armię, która no po prostu miażdży. No i tak samo jest tutaj, mam wrażenie. Z tymi sterowcami radzimy sobie bez większego problemu. My też przywołujemy jakieś swoje sterowce. Jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdzi na Zomga, tak szczerze. Bo przypominam, że tutaj w 80. rundzie leci ten mocny sterowiec. Zomg, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie działać. Jak tu były skille? Dwójka? Okej, dobra. Skille są pod skrótami klawiszowymi. To pamiętam, że w ogóle był duży plus tej wersji na Steama. Bo jest wersja na Steama i na Androida, że no, są już przypisane umiejętności pod klawisze, bo takie klikanie tych skilli jest trochę męczące. Chociaż wiecie, jak gracie na Androidzie, ale na tym, ale używacie emulatora, czyli tak jak ja, gracie tak naprawdę na komputerze, to można sobie i tak przypisać skróty klawiszowe, nie jest to nic jakoś bardzo skomplikowanego. Na Zomga na pewno pomógłby mi ten. On też jest, pamiętam, 34 tysiące. Też jest bardzo mocny. No, jest ogółem dobry na sterowce. W sumie tak też zrobimy. Zbuduję sobie tego gościa. Pamiętam, że u niego opłaca się to akurat iść w tę dolną ścieżkę, więc tutaj sobie pójdę. I on akurat będzie od niszczenia sterowców, bo pamiętam, że właśnie sprawdzał się świetnie, jeśli o to chodzi. Oczywiście ciągle odpalam. O, w ogóle to jest fajne, że 0 i 1 lecą. Oczywiście system binarny. Nie wiem, co to za kula ognia przed chwilą przeleciała, ale... ale spoko. Myślę, że do rundy 80 dam radę dozbierać na ulepszenie tego maga. Myślę, że dam radę. Ale w sumie nie jestem teraz pewien. No zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Może sobie wezmę łyk coli. A dobra, łyk coli sobie wezmę po nagraniu. W ogóle kupiłem sobie Sherry Cole. Powiem wam, że... to jest, chyba najbardziej lubię Sherry Cole, tak szczerze. Ale wiem, że nie jestem raczej w większości. Ponieważ gdybym był w większości, to w większej ilości sklepów Sherry Cola by była. A nie wszędzie jest, nie wszędzie. W sumie ciekawe, ja pamiętam, że kiedyś jak byłem mały, to sobie wziąłem właśnie, tam chyba przez przypadek, czy tam mama miała jakąś puszeczkę Sherry Coli i ja wiecie, ja się napiłem i tak mówię sobie, o kurczę, to jest dużo lepsze niż zwykła cola. niż zwykła cola, no i tak w sumie potem mi przeszło. Potem dalej wolałem zwykłą colę, a teraz ostatnio... jakoś czasami lubię się po prostu napić Sherry Coli. No dobra. Widzę, że ładnie ogarniamy tutaj przeciwników. Ten nekromanta robi robotę. Nie wiem, czy... w sumie nie wiem, czy dozbieram te... jeszcze 10 tysięcy bym potrzebował. 10 tysięcy do tego maga. No nie wiem, czy dam radę. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Liczę, że tak, ale wiadomo, że może to się skończyć różnie. Ale ja jestem raczej dobrej myśli. Dobra, ten mag 34 tysiące. No trochę to jest. Mam nadzieję, że też żadna wcześniejsza runda mnie nie wykończy. Ale myślę, że nie powinno być tutaj żadnych nieprzyjemności. Okej, uzbieram, dozbieram, bo tu będą leciały jakieś mocne rasze. W sensie sporo golda się na tej rundzie zarabia, z tego co widzę. Także... to easy, moi drodzy. Teraz patrzcie, jak ten nadusza. On jest świetny na sterowce, naprawdę, to jest przekozak. A jest przekozacka. Przekozacka małpka. No i patrzcie, cyk, jak leci. A jeszcze ich wzmocnię. No i elegancko, moi drodzy. Bardzo szybkie zwycięstwo. Także ja się bardzo cieszę. Mam do rozdania jakiś knowledge... O, w ogóle widzę, że tych knowledge pointów to trochę mam. Pamiętam, że nie wiedziałem, w co to rozdawać już. Aha, że stun trwa dłużej. O, tu było coś do... Inferno Ring. Mhm. Ale gdzieś było coś takiego, co pewnie bardziej by mnie zainteresowało. Aha, umiejętność skrócona. Okej, okay. Hiroshi robią, bohaterowie robią plus jeden. No nie wiem, pamiętam, że nie mogłem się tu zdecydować, co wziąć. Bo lightning...
There can be only one. A to pamiętam, że miałem to ulepszone. To jest ta taka świątynia mroczna. Monkey money from wins. O, to chcemy. Chcę zarabiać więcej monkey money. O, widzicie? O 10%. No i elegancko. I teraz będzie mi dużo łatwiej zarabiać ten. Zarabiać tutaj te dolarki. Także spoko sprawa. No ale dobrze, moi drodzy. Czy będą jeszcze kolejne odcinki, czy nie? Z Bloons Tower Defense 6. Myślę, że jakieś pojedyncze będą na pewno. Czy wrócimy sobie do serii, tego nie wiem. Myślę, że chętniej zrobiłbym sobie serię z Bloons Tower Defense Battles, tak jak wam już zresztą w trakcie trwania tego odcinka mówiłem. Ale tu liczę na wasze komentarze i czekam jednocześnie. No i cóż, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych materiałach i nie tylko, znaczy w sumie no tylko na materiałach. No i co? Cześć!